Już w najbliższy poniedziałek, 11 listopada, najważniejsze święto polskich patriotów. Po 123 latach zaborów dumni i niezłomni Polacy odzyskali w 1918 roku niepodległość, co niezmiennie od 2010 jest celebrowane przez setki tysięcy uczestników Marszu Niepodległości. W tym roku na kilka dni przed patriotycznym świętowaniem policjanci w całej Polsce idą na zwolnienia lekarskie, a szczyt wykorzystywania L4 ma przypaść akurat na poniedziałek. Powodem jest sprzeciw wobec nieudolności rządów Tuska i resortowego ministra Siemoniaka. Ten oddolny protest funkcjonariuszy liniowych jest krzykiem rozpaczy, który ma zwrócić uwagę na beznadziejną sytuację kadrowo-płacową naszej formacji. Niekończące się rozmowy ze stroną ministerialną pogłębiają tragiczną sytuację naszej formacji, która z dnia na dzień osuwa się w przepaść finansowo-kadrową. W oficjalnych komunikatach Komendy Stołecznej słyszymy zapewnienia, że sił i środków jednak nie zabraknie. W zabezpieczeniu będzie brała udział również żandarmeria wojskowa, która będzie nam pomagać, żeby to święto odbyło się bezpiecznie. Dumne święto przez ostatnie 8 lat było spokojnym wydarzeniem, którym brały udział polskie rodziny. Biało-czerwona, godnie niesiona ulicami Warszawy od Ronda Dmowskiego przez Aleje Jerozolimskie na błonia Stadionu Narodowego była znakiem narodowej jedności. Ostatnie kilka lat był spokój. Był spokój i tak naprawdę radowaliśmy się, świętowaliśmy naprawdę z uśmiechem i z takim spokojem, bez poczucia oblężenia przez antypolski reżim. A pamiętamy przecież takie sytuacje, jak ludzie, którzy zupełnie za nic byli po prostu kopani po twarzy przez nieoznakowanych chodzących w cywilu policjantów. Teraz znowu atmosfera się zagęszcza. Zagęszcza się podobnie jak przed 2015 rokiem, kiedy za poprzednich rządów Tuska marsz stał się przestrzenią do licznych oskarżeń. W sobotę 60 tysięcy faszystów przemaszerowało ulicami Warszawy, neonazistów i białych suprematystów. Prowokacji. W 2013, kiedy służby wymyśliły prowokację, podpalając budkę przed rosyjską ambasadą. Te prowokacje miał wymyślić Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny szef MSWiA, o czym dowiedzieliśmy się z taśm prawdy. Bartek się nauczył zarządzać wszystkim przez telefon. Ale Bartek nauczył ich, że dzwoni i o nim rozkazuje. I tak samo poszli. Spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką wyszkę. Nieuprawnionej agresji i wykorzystywania uległych, nieumundurowanych funkcjonariuszy do działań rodem z gangsterskiego filmu. Na ziemię! To wspomnienie nie przeszkodziło Rafałowi Trzaskowskiemu uszukać w tym roku absurdalnych powodów, by organizację za wszelką cenę utrudnić. To z założenia na wstępie eskaluje napięcie. Pretekst? Rzekoma przewaga nad innymi organizatorami zgromadzeń. Członkowie stowarzyszenia nie kryli zdumienia i wyraźnie komunikowali na oficjalnej stronie. Nie ulega wątpliwości, że zakaz wydany przez Rafała Trzaskowskiego to kontynuacja decyzji politycznych, których celem jest marginalizacja Marszu Niepodległości, rugowanie go z przestrzeni publicznej i tym samym upodlenie polskich patriotów, którzy nie pasują do postępowego i tęczowego charakteru prezydentury liberalnego polityka. Po sądowych odwołaniach i medialnej burzy marsz jednak się odbędzie, choć sam Trzaskowski... No wszyscy wiedzą, że nasza partia jest bardzo różnorodna światopoglądowo. Nigdy nie krył swojej niechęci do manifestowania miłości do ojczyzny przez jego uczestników. Skupiał się na aktywnym promowaniu ideologii LGBT i budowania swojego wizerunku w skrajnie lewicowym otoczeniu. To jest moja trzecia parada, ale prawdą jest, że ja mam dosyć liberalne poglądy jak na Platformę Obywatelską. To idealnie wpisuje się w strategię Tuska, który rękami swoich podwładnych wysłał funkcjonariuszy do siedziby stowarzyszenia. Obecnej władzy zależy na tym, żeby w mediach pojawiły się obrazki Marszu Niepodległości jako marszu faszystów, nazistów, nacjonalistów, którzy chcą zniszczyć Polskę, którzy chcą tutaj obalić władzę. Takie obrazki medialnie są im potrzebne, więc prowokatorzy będą prowokowali do tego, by takie właśnie obrazki w międzynarodowych mediach się pojawiły. Nie możemy do tego dopuścić, my nie możemy ulegać takim prowokacjom. Funkcjonariusze odwiedzili też dom Roberta Bąkiewicza, choć ten z organizacją marszu nie ma już do czynienia od kilku lat. To zdaniem lidera partii Niepodległość dowód na planowane przez rząd Tuska prowokacje. Właśnie dzisiaj nad ranem oddałem taki niezbędnik jakby manifestanta czy polskiego patrioty, który będzie brał udział w Marszu Niepodległości. Tam dosyć szeroko staram się opisać przynajmniej te kwestie
te kwestie bezpieczeństwa. Do tego, co w tym niezbędniku zachęcam, to do tego, żeby samodzielnie myśleć, żeby przygotować się na taką ewentualność i żeby przede wszystkim rejestrować twarze, sylwetki osób, które zachowują się w sposób niestandardowy albo wręcz, które widzimy, że są prowokatorami. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie, które w swojej istocie ma podnieść bezpieczeństwo uczestników poniedziałkowego Zgromadzenia Patriotów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz mieszkańcom wojewoda Mazowiecki 6 listopada podpisał rozporządzenie porządkowe zakazujące noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2024 roku. Organizatorzy obawiają się jednak, że rozporządzenie wojewody od Tuska jest przewrotnym wstępem do prowokacji. Jeżeli wojewoda zakazuje posiadania samego materiałów pirotechnicznych, nawet w ogóle na terenie Warszawy, nawet przed zgromadzeniem, no to tutaj możemy zadawać pytania o to, jakie są właśnie prawdziwe intencje wojewody w tym zakresie, czy aby nie po to, żeby legitymować uczestników wyjazdów czy osoby przechadzające się przed zgromadzeniem po Warszawie, czy dokonywać przeszukań ich bagaży. Organizatorzy marszu przypominają, że używanie rac jest niedozwolone. Ich odpalenie jest indywidualną decyzją każdego uczestnika, a to też daje przestrzeń do ewentualnych prowokacji i gromadzenia medialnych obrazów na potrzeby lewicowo-liberalnej narracji. Stąd apel, by nie dostarczać argumentów i dumne polskie święto przeżywać godnie. Michał Solarz, Republika.